Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i kontynuujemy naszą przygodę w grze Syberia The World Before. Kontynuujemy. Zima 37 rok. Dana ma wyruszyć do sanatorium na obrzeżach Wagen. Jej rodzice właśnie odkryli tajemnicę, którą ukrywała przez wiele tygodni. A więc tak, mamy skończyć pakować walizkę, znajdź ulotkę dotyczącą sanatorium, spakuj zdjęcie rodziców i spakuj lekarstwo na kaszel. Czyli całą pokaźną listę zadań mamy do wykonania. Chyba zaczniemy w tym momencie od... Zobaczmy. Musisz skończyć się pakować, zanim się pożegnamy, pamiętniczku. A no więc właśnie. Nie wierzę, że Leon musi się ukrywać sam w górach i tu w samym środku zimy. Przeczytajmy. Płaskowyż Baltajaru, 25 października 1937 roku. Mój drogi Przebiśniegu, minęło wiele miesięcy, odkąd wysłałem do ciebie ostatni list. Żałuję, że nie mogę częściej do ciebie pisać ani otrzymywać od ciebie wieści, ale nasza ekspedycja zaprowadziła nas daleko od cywilizacji i związanych z nią wygód. Jestem teraz w miejscu, w którym prawdopodobnie nie był jeszcze żaden współczesny człowiek. Dziś moi towarzysze przygotowują się do powrotu do domu. Z przykrością piszę, że nie będę mógł wrócić do Europy z resztą ocalałych. W czasie ekspedycji stało się coś złego. Ponoszę za to częściową winę. Pozostanę więc w tych strasznych górach jeszcze przez jakiś czas. Pewnie usłyszysz różne rzeczy na mój temat. Nie będą zbyt pochlebne, jak sądzę. Mimo wszystko chciałbym, żebyś znała moją wersję wydarzeń. Mam nadzieję, że tych kilka naskrobanych w pośpiechu słów pozwoli ci zrozumieć to, co się wydarzyło i sprawi, że twoje uczucia do mnie się nie zmienią. Tu jeszcze dalej mamy. Kiedy załatwiliśmy niezbędne sprawy logistyczne i administracyjne, ekspedycja Początek opuściła Kantar, stolicę Baltajaru, a wraz z nią także cywilizację. Po długiej wędrówce rozbiliśmy obóz u progu wysokogórskiej doliny, rosły tam azalie. Wszyscy świadkowie byli zgodni, to właśnie w tym miejscu najczęściej widywano Goruna, słynnego człowieka z gór. Nasi szerpowie nie chcieli tam zostać, byli wyraźnie przerażeni perspektywą spotkania z brakującym ogniwem rasy ludzkiej. Naukowcy Początku mieli za zadanie schwytać Goruna i sprowadzić go z powrotem do Europy. Brązowy cień, nasz szczodry darczyńca, zamierzał chwalić się tym niezwykłym odkryciem w międzynarodowym środowisku naukowym. Jak wiesz, część członków naszej grupy podzielała ten sposób myślenia. Inni po prostu uważali cień za hojnego i usłużnego sponsora. Przede wszystkim każdy z nas kochał naukę i nie przejmował się tym, że czasem wymaga ona odrażających kompromisów. Przez wiele tygodni przeczesywaliśmy każdą dolinę i górę wokół obozu, ale bez skutku. Nie było tam ani jednego Goruna. Kilka niedźwiedzi błękitnych padło ofiarą naszych poszukiwań ze względu na podobną sylwetkę, ale tajemniczy człowiek z gór pozostawał nieuchwytny. Zbliżała się jesień, rzeki zaczęły zamarzać u brzegów, a perspektywa powrotu z niczym po tylu znojach stawała się coraz wyraźniejsza. Czyli widzimy tutaj, że nie do końca on pisze, co faktycznie się zdarzyło. No okej, zobaczmy, co jest dalej. Mamy kolejną stronę. Już nikt nie żartował jak na początku wyprawy. Ludzie stali się marudni i spięci. Zwłaszcza nasz szef, Reinhard Berger. Co rano wysyłał nasz zespół w każdym możliwym kierunku na poszukiwanie choćby najmniejszego śladu Goruna. Ścigaliśmy się z czasem, chcąc zdążyć, zanim zima wypędzi nas znów do doliny. Wczoraj o świcie na rozkaz Reinharda opuściłem obóz, żeby znaleźć Horsta Sauera, który udał się w górę strumienia. Spośród nas Horst bez wątpienia ma najmniejsze doświadczenie we wspinaczce i Reinhard
Martwił się jego nieobecnością. W końcu go znalazłem, dość wysoko, przy rozwidleniu strumienia na wysepce, pokrytej wszystkim, co zdołała nanieść woda. Horst wskazał na stertę patyków, zza której od czasu do czasu przy akompaniamencie strumienia dochodziło odgłosy wydawane przez małą, włochatą kulkę. Nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom. To nie był do końca człowiek, ani zwierzę. Sylwetka i sierść tego stworzenia były dokładnie takie, jak słyszeliśmy. Wyglądało na to, że Horst znalazł to, czego szukaliśmy. Słynnego Goruna, niektórym znanego jako Człowieka Śniegu, a innym jako Ducha Gór Baltajaru. Poleciłem Horstowi, żeby natychmiast poinformował o tym pozostałych towarzyszy, a sam postanowiłem spróbować dosięgnąć uwięzioną nad strumieniem istotkę. I co, koniec już tutaj tego naszego, koniec, zobaczymy co jest dalej, czyli tutaj zaczyna się tak, jak faktycznie to było. Dotarcie do stwora nie było łatwe, ale oszczędzę ci szczegółów. Miał poważnie uszkodzoną nogę, unieruchomiłem ją za pomocą prowizorycznej szyny, a kiedy dałem Gorunowi sucharek, w końcu zgodził się przyjąć moją pomoc. Później zaprowadziłem go na brzeg. To był młody osobnik, moja miła. Prawie dziecko. Kiedy spojrzałem mu w oczy, wiedziałem, że to istota obdarzona rozumem. Jakiś prymitywny huminid. Gdy zjawili się pozostali, od razu wyczułem, że nie podzielają mojego poglądu. Wydawali się całkiem zaślepieni. Nie wiedzieli w Gorunie jednostki. Było jasne, że młody Gorun nie był w ich istotach, w oczach istotą, lecz tylko obiektem badań. Z tej ekscytacji jakby zatracili zdrowy rozsądek. Niełatwo było ich uspokoić i przekonać, że to małe, dziwne stworzenie potrzebuje pożywienia i pomocy medycznej. W końcu zabraliśmy Goruna do obozu, w którym zacząłem opatrywać jego rany. Zdołałem nawet nakarmić go odrobiną sucharów z dżemem. Zobaczymy co dalej. Zaczęło zmierzchać. Przez chwilę moi towarzysze zdawali się traktować młodego Goruna łagodnie i zgodzili się nawet przełożyć szereg badań na kolejny dzień. Wieczorem wszyscy wznieśliśmy uroczysty toast. Reinhard Berger schował na dnie kufrów kilka butelek szampana i sznapsa specjalnie na tę okazję. Około północy nasz mały więzień zaczął płakać. Długi jęk bólu odbił się echem od otaczających nas zewsząd szczytów. Byliśmy zmęczeni po całym dniu. Niektórzy z nas trochę wypili i nie byli gotowi na słuchanie przenikliwych krzyków tuż przed pójściem spać. Podeszliśmy do klatki. Reinhard Berger próbował uspokoić Goruna, ale nic to nie dało. Zaczął grozić, że go zaknebluje, kiedy nagle gdzieś spośród skał dobiegł nas donośny ryk. W świetle księżyca dostrzegliśmy olbrzymią sylwetkę, najwyraźniej dorosłego już Goruna, który szedł w naszym kierunku. Było jasne, że zamierza uwolnić swojego pobratyńca. Poleciłem kolegom, żeby się odsunęli i pozwolili tej potężnej istocie, najpewniej matce złapanego przez nas Goruna, przejść. Powszechnie przecież wiadomo, jaką siłę potrafi mieć matczyny instynkt. Zobaczmy dalej. Niestety, Reinhard był innego zdania. Chwycił za strzelbę. Nasza ekspedycja zostałaby uznana za udaną tylko z Gorunem żywym albo martwym. Przeskoczyłem do niego bez namysłu, akurat kiedy miał pociągnąć za spust i powaliłem go na ziemię, żeby uchronić go przed stratowaniem przez potężnego anetropoida, który widział w nas zaledwie przeszkodę na drodze do syna. Matka Goruna roztrzaskała klatkę w okamgnieniu, łamiąc bambusowe pręty jak słomki. Złapała swojego potomka i rozpłynęła się w mroku nocy. Podniosłem się, ale Reinhard Berger się nie ruszał. Leżał na ziemi martwy. Kiedy upadł, niefortunnie uderzył głową o kamień. To przeze mnie zginął. Jak twierdzili moi kompani, wcale nie próbowałem go ochronić przed Gorunem, tylko powstrzymać przed zastrzeleniem tego stworzenia. Moja droga Dano, muszę przyznać, że na ułamek sekundy obie te myśli przeszły mi do głowy jednocześnie. Postrzegałem Goruna jako istotę ludzką, wprawdzie prymitywną, ale z pewnością nie było to dzikie zwierzę, które zabija bez wahania. Jak się pewnie domyślasz, Sauer, Jagger i Bauer myśleli inaczej. Według nich zamordowałem ich przywódcę i zamierzali przekazać mnie w ręce władz w Kantarze.
kiedy już opuścimy dolinę. Okazali mi tak głęboką niechęć, że szybko pojąłem ich niezdolność do odczuwania litości czy zrozumienia sytuacji. Moi niegdysi przyjaciele odciągnęli mnie od grupy i przywiązali do drzewa, a kiedy pochowali Reinharda, postanowili jak najszybciej zakończyć tę koszmarną przygodę. Planowali wyruszyć z samego rana. Piszą do ciebie ten list tylko dzięki Horstowi Sauerowi. Powiedział innym, że przyniesie mi jedzenie i wykorzystał tę okazję, żeby mnie rozwiązać. Widocznie więź, którą nawiązaliśmy w ciągu ostatnich tygodni, przetrwała. A może on też postrzegał goruny w ten sam sposób, co ja? Naprawdę nie wiem. Wymknąłem się w nocy bez pożegnania, kiedy wszyscy spali. Chyba ostatnia strona. Oto więc cała historia, droga Dano. Nie wiem, co się ze mną stanie, dokąd zaprowadzi mnie teraz los, ani jak potoczy się moje życie zbiega. Pamiętaj jednak, że moja miłość do ciebie wcale nie słabnie i marzę o tym, żeby trzymać cię w ramionach. Kocham cię bardziej niż cokolwiek na świecie. Leon, malarz z Alp. Czyli to był ten list. Czy tu jeszcze możemy coś zrobić? No chyba już nie. Zobaczmy. To są przypuszczalnie te leki. Lekarstwo na mój kaszel. No właśnie. Mama zmusza mnie, żebym je brała, odkąd zemdlałam po otrzymaniu listu od Leona. Spakuję je. Dokładnie, dokładnie tak. Czyli takie pudełeczko. Lekarstwo zebrane. Co tu jeszcze możemy? Spójrzmy na to. To jakiś konik. Zamierzałam oddać wszystkie stare zabawki i lalki. Ale za kilka lat mogą mi się przecież przydać. No tak. Co tu jeszcze mamy? Haftowana chustka. DR. Daj spokój, Dano. Dość się już napłakałaś. No. Tu coś jeszcze jest. Jak pisałam, pamiętniczku, jutro wyjeżdżam. Rodzice wysyłają mnie na kilka miesięcy do sanatorium poza miastem. Mówią, że robią to dla mojego zdrowia. Ale ja wiem, że chcą ukryć mój sekret z dala od ciekawskich oczu. Rodzice zgodzili się przyjąć propozycję długoletnich przyjaciół Cimmerów, którzy chcą zapłacić za mój pobyt. Twierdzą, że robią to przez wzgląd na wieloletnią przyjaźń. Ale ja sądzę, że mają poczucie winy, bo stać ich na ucieczkę z Wagen, a moich rodziców nie. No i co my tutaj mamy? Idealny kurort letni i zimowy w najbardziej malowniczym i urokliwym miejscu nad rzeką Dąbrę. No, miejmy taką nadzieję. A no właśnie. Tu coś pisze? Pisze, ale nie możemy nic z tym zrobić. Tu jest tylko to, co żeśmy widzieli. No dobrze. Co tu jeszcze mamy? To żeśmy oglądali, tu sprawdźmy jeszcze. Coś otwartego mamy. Aha, to jest nasza
walizka. Junta mnie zainspirowała. Mhm. Tak jak teraz o tym myślę, Junta miała na mnie większy wpływ niż sądziłam. Zapisuję sobie informacje tak, jak mi radziła. Okej. Już prawie skończyłam. Muszę tylko wziąć leki i ulotkę, którą Herzimer dał rodzicom. A no i miło byłoby zabrać jakąś pamiątkę. Aha. Dobrze. W takim razie jeszcze tu się rozejrzyjmy. O, tutaj coś jeszcze mamy chyba. Odłożę cię tam, kiedy tylko skończę, pamiętniczku. Nie chciałabym cię przecież zgubić tam, dokąd się wybieram. Aha. Dobrze. Weźmy jeszcze to. I zdjęcie. Byli załamani, kiedy lekarz odkrył moją tajemnicę po tym, jak zemdlałam. Ty, której nie ośmieliłam się zdradzić nikomu. Nawet tobie, pamiętniczku. Mogę już powiedzieć. Jestem w ciąży. To dziecko Leona. O, proszę. Było wiele krzyków, kiedy lekarz wyjawił rodzicom prawdę. Ale w końcu postanowili udawać, że przygarnęliśmy dziecko zaginionych krewnych. Wszyscy oczekują, że będę czuć się winna, ale umiem myśleć tylko o imionach. Jeśli to chłopiec, nazwę go Leon. Tak na szczęście. A jeśli dziewczynka, to chyba będzie Anna. Mama mówi, że Leon to bezduszny zuchwalec, który wykorzystał niewinną dziewczynę. Ale ja wiem, że jest inaczej. Tata postarzał się o 10 lat, kiedy odkrył, że jestem w ciąży. Ale najbardziej wpłynęło na niego to, że musiał poprosić Herzimera o pomoc. No właśnie. Zobaczmy. Tu jest wyjście, ale to nie. Czyli musimy skończyć najpierw pakować tą walizkę chyba. Nie wiem, czy to żeśmy już oglądali. Tak, tu jest ta chusteczka. Tu mamy fortepian. Fortepian mamy. Może zagrajmy sobie jeszcze coś. Tata i mama zamknęli mnie tu, kiedy odkryli moją przypadłość. Będę tęsknić za grą na fortepianie, no i za zajęciami na akademii. No. Obyś był cały i zdrowy, Leonie, gdziekolwiek jesteś. No więc właśnie. Śnieg sypie. Tata i mama zamknęli mnie tu, kiedy odkryli moją... przypadłość. Myślałem, że może uda się zagrać na fortepianie. No i za zajęciami na akademii. Ale niestety zagrać się nie udaje. Co tu jeszcze więcej możemy zrobić? Tutaj podejść z tej strony, ale nie, tutaj ona do okna podchodzi. Możemy wyjść. Tutaj jest ta walizka. Może jeszcze tutaj podejdźmy. Nie wiem, czy tu coś się da zrobić przy tym małym stoliczku. Nie da się. Tu przy szafie też nic zrobić nie możemy chyba. Przy stoliczku tym, żeśmy już byli. Tu jest jakaś torba większa, ale też widzę, że nie ma żadnej reakcji. No nic, przejdźmy jeszcze sobie tutaj. Tutaj żeśmy oglądali, ale... może coś nowego pojawiło, nie wiem.
Muszę skończyć się pakować, zanim się pożegnamy, pamiętniczku. No tak. Dobra. No, czyli chyba tyle. No, więcej tu ja nie widzę, że można było cokolwiek zrobić. Użyjmy. Ulotka znaleziona. Dobra. Użyjmy. Leki. No i zdjęcie rodziców jeszcze. No, to chyba tyle. No i co dalej? Zamykamy. Teraz muszę tylko skończyć wpis w pamiętniku i schować go razem z listem od Leona. Aha. Rozumiem. Gdzie ten pamiętnik był? Tutaj chyba. Żegnamy się z pamiętnikiem. Wiesz już wszystko, pamiętniczku. Chyba nadeszła pora na jakiś czas się pożegnać. Mogę tylko mieć nadzieję, że Leon przeżyje zimę w tych dalekich górach. I że znajdzie sposób, by wrócić do domu. Będziemy czekać. Ja i maleństwo. No i koniec kolejnego rozdziału. Uwaga, demo rodzinny roz... Ja i maleństwo? Jesień 2005. Nadal sądzisz, że możecie być ze sobą spokrewnione, Kate Walker? Czyli ona jest na górze tutaj teraz. Wiem jedynie, że rodzina matki pochodziła z Europy. Jak wielu Nowojorczyków. Nie wiem dokładnie skąd, ale... No i jest też pozytywka mojej mamy, która gra melodię hymnu Wagen. Wszystko jest takie... magiczne. Tak jakby to było przeznaczenie. Albo przypadek, Kate Walker. Prawo przypadku głosi, że im bardziej dany osobnik jest skłonny wierzyć w przypadki, tym częściej mu się one przytrafiają. Ale jest też fakt. Fakt, Oskarze. Powtarzany przez wszystkich. Dana i ja jesteśmy podobne. Co zamierzasz teraz zrobić, Kate Walker? Według pamiętnika, Dana wyjechała do sanatorium poza miastem. Może tam się dowiemy, co się stało z nią i dzieckiem. Ale nim ruszymy... Jedna rzecz nie daje mi spokoju. Co takiego, Kate Walker? Pogrom, o którym mówiła frau Hegel. Splądrowano wtedy dom i całą okolicę. W 1938 roku, jeśli dobrze pamiętam. Dana pisała, że wyjedzie do sanatorium pod koniec 1937. Tak, Kate Walker.
więc bardzo możliwe, że kiedy doszło do tego pogromu, była w bezpiecznym miejscu. Tak. Ale jeśli była w domu z dzieckiem, muszę się upewnić, zanim wyruszymy, Oskarze. Musimy poszukać tropów w okolicy. Dobrze, Kate Walker. Pójdę z tobą, dokąd zechcesz. O ile nie zapomnisz wziąć torby. Wierz mi, Oskarze. Jesteś moim jedynym przyjacielem. Nie zgubię cię. No to jedziemy chyba. Poznaj najnowsze wieści na temat Wagen. Dowiedz się czegoś na temat pogromów. Pogromów? Pogromów. Tutaj coś mam, jakąś podpowiedź. Nie mamy nic. Tu możemy wyjść. Czy tu jeszcze jest coś do odkrycia, przeszukania? Chyba nie. Wydaje mi się, że już tutaj wszystko, co można było zrobić, to żeśmy zrobili. Jeszcze tak dla pewności tutaj się rozejrzymy przez moment, ale raczej nic tutaj nie jesteśmy w stanie. No to wychodzimy. No i co tutaj mamy? Spójrz. Groźby pełne błędów autorstwa Franka Hossa, członka brązowego cienia, który uwziął się na Leona. Widać, im nie wybaczył i próbował dopaść Dane. Tak, Kate Walker, ale samo istnienie tego napisu może świadczyć o tym, że w czasie tych wydarzeń nie było jej w domu. Jesteśmy blisko, ale to wciąż za mało, żeby wyciągnąć wnioski. Możemy wejść i tu w zasadzie nic więcej zrobić chyba nie możemy. O, jakaś ulotka. Inicjały Dany. Ta chusteczka, którą tam żeśmy wcześniej w tej retrospekcji oglądali. Złożona. No dobrze. Dodano do ekwipunku, weź. Więc według tego listu Dana miała zostać w sanatorium do grudnia 38 roku. Nastąpiły jakieś komplikacje medyczne. Przeczytajmy. Drogi Herr Ross, serdecznie dziękujemy za kolejny datek przekazany naszemu ośrodkowi przez Herr Zimmera w pańskim imieniu. Niniejszym z przyjemnością zawiadamiam, że Dana może zostać z nami do grudnia 38 roku, tak jak pan prosił. Będzie to najbardziej rozsądne rozwiązanie, wziąwszy pod uwagę stan jej zdrowia. Może być pan pewien, że w dalszym ciągu będziemy mieć pańską córkę w opiece. Z poważaniem, siostra Magdalena, matka przełożona sanatorium na wyspie Baden. Okej. To całkiem dobry trop, ale muszę znaleźć coś więcej. No to szukamy. Tutaj nic nie możemy zrobić chyba. A czekajcie, tutaj jeszcze kliknijmy. Nie. Tu już dalej nie przejdziemy, bo tu jest ta część zawalona. Nie wiem, czy pamiętacie. Ta ściana, która... Nie, tutaj już więcej nic zrobić się chyba nie da. Nie. No dobrze, to wracamy chyba tamtą... Poczekajcie, jeszcze tutaj coś widzę. Jakiś stary telewizor rozwalony, czy coś, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Ale w takim razie chyba musimy wrócić tą drogą, którą żeśmy przyszli tutaj. Zobaczmy, czy lepiej poszukam jeszcze czegoś na moście. Również odnoszę wrażenie, że nie znajdziesz tu nic więcej, Kate Walker. Aha. No dobra, to wychodzimy w takim razie tą samą drogą, co żeśmy weszli. Przeczytajmy. Czy coś tutaj nowego nam się pojawiło?
to, co żeśmy już wcześniej czytali w poprzednich odcinkach. Jeżeli ktoś chce, to sobie na stopklatce nie przejrzy, przeczyta. Już tego drugi raz robić nie będziemy. Jeszcze wyjrzyjmy tędy. Co tutaj? Że musimy iść na most. Tylko gdzie te wieści jeszcze możemy poznać? No dobrze, tutaj sprawdźmy to. Te pamiątki wyglądają na bardziej wyszukane niż inne. Czyli też te same teksty, które żeśmy już mieli w tym sklepie z pamiątkami. Wejdźmy tu jeszcze, może zobaczymy, czy coś nam powiedzą ciekawego. O, jest nasza przemiła pani, która nie chciała nas wpuścić. Przykro mi, że nie mogłam pani pomóc. Aha. Czyli tutaj raczej już chyba nic nie będziemy w stanie zdziałać. Dobrze. Wychodzimy zatem. Myślałem, że to może jakiś dialog nowy się w tym momencie pojawi, ale widzę, że nie. No dobrze, idźmy dalej. Tutaj coś nie. Tutaj jacyś ludzie, ale też nic z nimi zrobić nie możemy, żadnego. O, żadnej komunikacji nie ma. Tutaj co? Nie mogę opuścić dzielnicy. Jeszcze tu nie skończyłam. No tak. No dobrze, to chodźmy w takim razie w drugą stronę. Tu jakieś schody? Możemy tędy zejść, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Dobra, chodźmy w takim razie, nie wiem, tutaj może? Sprawdź. Aha, to był ten. Dobrze, to nie ma sensu w takim układzie. To tutaj przenieśmy się gdzieś, no nie wiem, tutaj może? Szkoda, że tu nie można żadnej interakcji z tymi osobami, które jak widzicie, no są tutaj, ale one niestety są nieaktywne. Tu nic z tym zrobić nie możemy. Automat do sprzedawania, do sprzedaży tych badziewnych pamiątek też już jest nieaktywny. Tutaj coś nie, już nic nie będziemy w stanie chyba zrobić. Możemy jedynie wyjść na górę. No dobrze, to wyjdźmy w takim razie na górę. Znaczy wejdźmy na górę może w ten sposób. O. Aha, czy tu możemy zejść na dół? Cały czas mamy niepoznane jeszcze te najnowsze wieści. Muszę się dowiedzieć, czy Dana przeżyła pogrom. Zgadza się, Kate Walker. Pomnik poświęcony ofiarom z pewnością pozwoliłby ci odkryć, co tak naprawdę stało się z Daną. To co my teraz możemy, słuchajcie, zrobić? Chyba, żeby jeszcze zejść tutaj, nie wiem, na dół. I tam jeszcze na dole się rozejrzeć. No nie, tutaj już dalej nie przejdziemy. Zobaczmy, czy tam dalej się da przejść. Hmm.
Tutaj jeszcze coś jest, patrzcie, czekajcie. Czu. Nie. Tu było coś jeszcze, ale moment. To były te książki, wydaje mi się, przeczytaj. Nie wiem, czy to jest... Według tej książki pogrom miał miejsce na początku listopada 38 roku. A no właśnie. Przeczytajmy. 15 września 1935 roku. Wprowadzone zostają prawa antywagrańskie. 12 marca 1938 Ostertal zostaje zaanektowany przez Brązowy Cień. 9 listopada 1938 Brązowy Cień organizuje noc pogromów przeciwko społeczności Wageran, zwłaszcza tych zamieszkujących Most Mgieły. 30 października 1943 roku alianci oświadczają, że aneksja Ostertalu i Austrii była bezprawna. 13 kwietnia 1945 roku siły aliantów pod wodzą Armii Czerwonej wyzwalają Wagen po intensywnych bombardowaniach. 29 kwietnia 1945 Ostertal odzyskuje niezależność. Aha. Tu więcej nic z tym zrobić nie możemy. No dalej, Oskarze. Musimy znaleźć wskazówki. A no właśnie. Czy tu jeszcze coś jest? Podejdźmy może... Możemy tam podejść? Tutaj bym chciał zerknąć, jakieś książki widzę są, ale nie możemy. Może tutaj uda nam się w coś kliknąć. Z tym panem też nie możemy porozmawiać. A czy tutaj dalej możemy podejść? Nie. Tu już dalej jest przestrzeń dla nas zamknięta. Tutaj z tą panią też nie pogadamy. Jak widzę, no dobra. Znaczy nie dobra. Spróbujmy dalej w takim razie się przejść tą stroną. Może tutaj dalej coś jeszcze będzie ciekawego do... Tam coś mamy do sprawdzenia. Ale to za chwilę. A, chyba to było... Już wiem. Ten sklep z pamiątkami. Może teraz wejdźmy, coś się może pojawi nowego. Ta pani mnie tu zastanawia, która tutaj stoi cały czas przy tej szybie. Nie wiem, o co tu za bardzo chodzi. Porozmawiajmy. Mam nadzieję, że mi pani wybaczy. Nic się tutaj nie dowiadujemy więcej, niestety. Wejść tutaj znalazłam możemy? Już to, czego szukałam na górze. Nie ma sensu wracać. Jeszcze mnie ktoś złapie. A no właśnie. Jeszcze tutaj spójrzmy. To są te... Tyle rzeczy. Mm. Wolałabym, żeby wciąż było tu pełno obrazów. No tak, ale to są już teksty, które żeśmy słyszeli. Myślałem, że tu może coś nowego, ciekawego się pojawiło, ale widzę chyba, że niekoniecznie. No cóż. Skoro nic więcej tutaj nie ma, no to musimy wyjść. Ewidentnie nic tutaj nie jesteśmy w stanie zrobić. Tak jak mówię, ja tutaj szukam różnych rzeczy, bo być może właśnie czasami gdzieś coś się pojawi, a chciałbym grę przejść no na 100%. Czy nam się to uda? Nie wiem. Tutaj już więcej nic nie ma. Tutaj jest ten remont, gdzie nas w sumie zablokowali, można powiedzieć. No dobra, no chyba tu już więcej nic nie ma, słuchajcie. No co tu możemy więcej zrobić? Tu są te drzwi zamknięte. Tu jest to też zamknięte. Nie wiem, możemy tutaj do kogoś podejść? No kurczę, ona cały czas idzie do przodu, zaraz. No. Nie no, te osoby, które tutaj są, są nieaktywne. Tutaj też nic z tym zrobić się nie da. No chyba na górę możemy tylko wejść, no bo ja nie wiem, co tu więcej możemy zdziałać. Wejdźmy, może coś pojawi się nowego w tym planie podróży, który mamy przy... no właśnie, tutaj.
Tu możemy zejść. Tu możemy też zejść. No i tutaj mamy ten plan, zobaczmy. Muszę się dowiedzieć, czy Dana przeżyła pogrom. Zgadza się, Kate Walker. Pomnik poświęcony ofiarom z pewnością pozwoliłby ci odkryć, co tak naprawdę stało się z Daną. No dobra, spróbujmy. Nie mogę jeszcze wracać. Wciąż mam tu dużo do zrobienia. Aha, nie możemy jeszcze wracać. Nie mogę iść. Muszę coś jeszcze zrobić. Zły pomysł. Nie teraz. Lepiej będzie, jeśli tu zostanę. To w takim razie w jaki sposób my mamy? Muszę się dowiedzieć, czy Dana przeżyła pogrom. Zgadza się, Kate Walker. Pomnik poświęcony ofiarom z pewnością pozwoliłby ci odkryć, co tak naprawdę stało się z Daną. No ale gdzie ten pomnik jest? No, szukamy tego pomnika. Nie mogę opuścić dzielnicy. Jeszcze tu nie skończyłam. Zawraca. A tutaj możemy zejść, właśnie. Wcześniej wydawało mi się, że te schody były nieaktywne. Znaczy, że nie można było tędy zejść. Ostrzeżenie przed burzą. Do wszystkich mieszkańców Wagen nadciąga gwałtowna burza, która dotrze do miasta dziś wieczorem i prawdopodobnie potrwa całą noc. Polecamy pozostać w domu, szczelnie zamknąć okna i odwołać lub przełożyć wszelkie wyjścia. Wszelkie wydarzenia plenerowe, zwłaszcza te odbywające się nad rzeką Dąbrę i w górach, zostają zakazane na mocy dekretu gminy na czas 24 godzin, przy czym okres ten może ulec wydłużeniu. Gmina Wagen, Wydział Turystyki, Kultury i Rekreacji. Dobra. Protesty mieszkańców i wielka burza na horyzoncie. Nie chciałabym być teraz na miejscu burmistrza, ale lepiej skupię się na sprawie Dany. Dokładnie. No i mamy ten pomnik, sprawdźmy. Keller, Meyer, Ortel. Jestem blisko. Część nazwisk zniknęła pod brudem. Jak mam to wyczyścić? O, chusteczką. Nie ma tu nazwiska Dany. A no właśnie.
część nazwisk zniknęła pod brudem. Jak mam to wyczyścić? No tak samo właśnie. O, jest. Anton i Lena Rose'owie. Rodzice Dany. O Boże. Zginęli w czasie pogromu. Czy Dana Rose jest na liście? Wygląda na to, że nie. Ale muszę mieć pewność. Chyba to mam Oskar. Wiemy, że pogrom miał miejsce w listopadzie 38. Rodzice Dany, Anton i Lena zginęli. To pewne. Ale Dana miała w tym czasie być w sanatorium. Co zdaje się potwierdzać tamten napis, który Herr Hoss zostawił w domu, Kate Walker. Właśnie. No to wszystko jasne, Oskarze. Pojedźmy z powrotem do pensjonatu. Jutro z samego rana poszukamy sanatorium. Czyli co, mamy wrócić tramwajem do pensjonatu. No dobrze. W takim razie wracamy. Gdzie ten tramwaj był? Chyba z tej strony gdzieś wchodziło się do niego. Tymi schodkami. Są schodki. Wejdźmy. I wracamy do pensjonatu, czyli tutaj. Więc oto ona, słynna Kate Walker. Zaraz, co? Dana Rose. Bardzo dobrze znałam tę dziewczynę, nasza mała Dana. Czeka pani na tramwaj, tak? Cóż, lepiej będzie porozmawiać w pensjonacie. Podobno zbiera się na burzę. Miło mi panią poznać, panno Walker. Pułkownik Blake. Pułkownik Blake czy Junta? Łączymy fakty, nieprawdaż? Jest pani mądrą kobietą. Ale pewnie jest pani ciekawa, dlaczego jestem tu z panią i przedstawiam się nazwiskiem jednego z oficerów jej królewskiej mości. Ale jest nasz tramwaj. Mogłaby pani... Odblokowane osiągnięcie, nieoczekiwane spotkanie. Popatrzmy chwilę na tą podróż. No okej. No, panno Walker, co pani tak milczy? Myślałam, że będzie pani miała sporo pytań. No. Czytałam, że wykorzystała pani swoją sławę, żeby szpiegować brązowy cień dla Anglii przed wojną, a także później. To jak się pani nazywa? Junta Steinhoff czy pułkownik Blake?
Nazywam się Janet Blake, panno Walker. Takie nazwisko nie wzbudziłoby zaufania brązowego cienia, rozumie pani. Więc postanowiłam przybrać nazwisko panieńskie matki. Moi rodzice byli dyplomatami z Austrii, tak więc... A więc była pani tajną agentką. To brzmi bardziej romantycznie niż było w rzeczywistości, ale chyba można tak powiedzieć. Wspomniała pani o pensjonacie. To pani jest tym drugim gościem? Zgadza się, panno Walker. Właściwie to frau Wagner powiedziała mi o pani. Kiedy wspomniała, że szuka pani Dany, wiedziałam, że musimy porozmawiać. Frau Wagner poradziła mi zadzwonić do akademii. Tak zrobiłam, a wtedy rektor pokierował mnie nie gdzie indziej, tylko na most mgieł. I tak właśnie zaczęłam wędrować po nim w górę i w dół, wypytując o tajemniczą Amerykankę z obrazem. Zdaje się, że ma pani dla mnie informację o Danie. To bardzo możliwe, panno Walker, ale może najpierw opowiedziałaby mi pani o wynikach swojego małego śledztwa w sprawie Dany. Odkryłam dziś, że Dana zaszła w ciążę latem tamtego roku. Ojcem był Leon. Jej rodzice postanowili ukryć ją w sanatorium poza miastem. Co, jak przypuszczam, ocaliło ją przed śmiercią w jednym z pogromów. W Wagen. Dobrze pani przypuszcza, ale jej rodzice niestety... Tak, słyszałam, że zginęli. Niech to szlak. Przepraszam za mój język. Wiem, że Dana bardzo się martwiła, że Leon musiał uciekać po śmierci tego naukowca Herbergera. Nie dziwię się jej. Jak mógł przeżyć zimę? Całkiem sam w górach i to w obcym kraju. Jak mógł? Oto właśnie jest pytanie, panno Walker. Ekspedycja Początek w Baltajarze. Ależ to była farsa. To właściwie wszystko, co wiem. Powie mi pani, co się stało z Daną, kiedy wyjechała do sanatorium, żeby urodzić. Muszę przyznać, panno Walker, że obawiałam się, że pominie pani część bolesnych informacji. I tak się stało. Co pani mówi? Ja, proszę, myślę, że najlepiej będzie, jeżeli pojedziemy do samego końca. Wiem, że to dość dziwna prośba, ale musi pani sama to zobaczyć. Ale ja... A tymczasem proszę podziwiać widoki. Zapewniam, że pani nie pożałuje. No, robi się tajemniczo, powiem. Jeden wagonik i same... Dwie osoby tylko jadą. Co? Do wody? O kurczę. Tyle metalu i to nie zatonie? Niesamowita historia.
przyjęli. Dojechaliśmy do stacji końcowej. Przepraszam, panno Walker. Pogoń za panią po tym moście była bardziej męcząca niż sądziłam. Nic nie szkodzi. Poczekam. Nie trzeba. Wiem, jak bardzo chce pani poznać losy Dany. Proszę iść. Spotkamy się w sekcji O8. Tam porozmawiamy. Niech mi pani powie, dlaczego tu jesteśmy. Wiem, że to dość okrutne. Mówię zagadkami i robię ze wszystkiego tajemnicę, jak jakaś przeklęta wróżka. Ale naprawdę musi to pani zobaczyć. No dobrze. I przypominam, tak? Sekcja O8. To tam przyjdę do pani. Ale tu zimno. No dobrze, słuchajcie. W tym odcinku byłoby to na tyle. Dzięki za wspólną grę. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, do subskrybowania, lajkowania, komentowania i zapraszam na kolejną rozgrywkę, kolejny odcinek naszej opowieści. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.